W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu ciągle coś się dzieje. Wernisaże, tutaj za moimi plecami wystawa, która właśnie się rozpoczęła, Dama i Demony, ale tych wystaw jest tutaj mnóstwo. No i co bardzo ważne, wciąż można w Miejskiej Bibliotece wypożyczać obrazy. Te obrazy to dzieła absolwentów szkoły plastycznej. Jak wygląda sposób wypożyczania tych obrazów, przypomnijmy. No i jakim zainteresowaniem się to cieszy? Artoteka cieszy się cały czas nieustannym zainteresowaniem. No nie jest to takie zainteresowanie, może żona chora, wszyscy wypożyczamy wszystkie obrazy z naszego magazynu. Natomiast rzeczywiście dzieje się. Niedawno mieliśmy też prywatnego przedsiębiorcę, który w ten sposób znalazł dla siebie pomysł na upiększenie swojego gabinetu i zmienianie jego wystroju co jakiś czas. Także ma to duże zastosowanie. Cieszy nas też fakt, że w niedługim czasie będziemy zmieniać i ubogacać naszą artotekę, ponieważ zbliża się moment, w którym Liceum Plastyczne wymieni część obrazów, będzie można rzucić okiem na coś nowego. Jak to się dzieje? Drodzy Państwo, przede wszystkim znajdujemy się na stronie Biblioteki Miejskiej www.mbpopole.pl i w tym momencie znajdujemy zakładkę Artoteka, patrzymy co jest dostępne, klikamy do wypożyczenia, dzwonimy do wypożyczalni centralnej, zamawiamy, obraz jest przygotowywany, dozapakowany, odbieramy na 3 miesiące, cieszymy się, potem zamawiamy kolejny i tak, drodzy Państwo, w kółko. No a ponieważ są wakacje, to wakacje to taki czas, że lubimy coś zmieniać w domu, jeśli nie wyjeżdżamy na wakacje, to tak klimat sprzyja remontom, przemianom, więc być może jakiś przepiękny obraz tutaj z Artoteki wpisze się w nasze gusta, więc można przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej i wypożyczyć taki obraz, a przy okazji odwiedzić wystawy, które w danym momencie tutaj są na ekspozycji, a te ekspozycje zmieniają się często, więc nie ma nudy.